Przejdźmy teraz do części praktycznej kursu, w której utworzymy nowy dokument. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Poprzez wybranie szybkich szablonów, utworzenia nowego dokumentu, poprzez przycisk Nowy plik, bądź też posłużenie się listą Plik, nowy dokument. Możemy również użyć skrótu klawiszowego Command N. Wyświetla nam się teraz Okienko, nowy dokument, w którym możemy skonfigurować nasz plik. Przechodzimy sobie do zakładki drukowanie, gdzie możemy zauważyć najczęściej spotykane szablony dokumentów. Wybieramy sobie letter i przechodzimy do szczegółowych ustawień. Nazwa. Dobrą praktyką jest używanie nazewnictwa iteracyjnego, co pomaga uniknąć niepotrzebnego bałaganu w naszych folderach i plikach oraz ułatwia komunikację z potencjalnym klientem. W tej części dokumentu możemy też zobaczyć, jakie wymiary ma nasz dokument. Możemy zmienić jednostki. Najczęściej używane są to milimetry oraz centymetry. Czasami używa się pikseli lub też punktów. Tutaj możemy też zmienić orientację naszego pliku, dodać strony i zaznaczyć numerację. Zawsze polecam używanie podglądu, ponieważ na bieżąco widzimy z tyłu za okienkiem, jak nasz dokument wygląda w danym momencie. Przechodzimy teraz do marginesów i zmieniamy je sobie na 13 mm. Po prawej stronie widzimy ikonkę takiego łańcuszka. Jeżeli go klikniemy, to jesteśmy w stanie zmienić na przykład jeden konkretny parametr na jakiś inny i reszta się nie zmieni. Jeżeli go klikniemy ponownie, reszta się zaktualizuje. Wróćmy do 13 mm. Przechodzimy do zakładki Spady i Informacje o pracy. Spady są dodatkową bezpieczną przestrzenią poza obszarem naszego dokumentu, która zostaje odcięta w procesach wykończeniowych w drukarni. Zachowanie odpowiedniego spadu gwarantuje odpowiedni efekt w wydruku, a wielkość spadów najczęściej wybiera się pomiędzy 3 a 5 mm. My zostawimy sobie 3 mm. Sprawdzamy, czy wszystko wypełniliśmy tak, jak chcieliśmy. OK. W tym przypadku odklikujemy sobie strony widzące i klikamy Utwórz dokument. W ten sposób prezentuje się skonfigurowany przez nas plik, a my możemy przejść do projektowej części kursu.